Nie no, wywando pedofili. Oj, widzowie, wróciłem do was. Była taka sytuacja, to już wam mogę wytłumaczyć, o co chodzi. Zatwiłem sobie list żelazny, w związku z tym, że to też nie ma co mówić, no. Ja już tutaj w grupie przestępczej, no jestem, no wiesz, synku, jestem w tym samym budynku, ale na innym levelu. Zatwiłem sobie list żelazny z prokuratury rejonowej w Warszawie. Co z kotem? Tak się ucieszyłem, jak go zobaczyłem. Bardzo dobrze tak pod względem masy wygląda. Moja mama go jakimś tam specjalnym jedzeniem dokarmia takim. Jeśli chodzi o Nelika, to jest problem z nim, bo odkleiła mu się siatkówka, stary, w oku i bardzo słabo słyszy, ledwo słyszy. Jest jakiś zabieg dla kota też zrobić, jak się odkleja siatkówka. Teoretycznie jest zabieg, tylko w całej Hiszpanii robią to w Barcelonie i to jest 900 km od tego, gdzie on się znajduje. Będziemy jeszcze patrzeć, jak to tam. Bo problem jest taki, że ryzyko spore. Powiem wam tak, jest specjalistyczna klinika w Barcelonie dla kotów, którzy mogliby mu zoperować tą siatkówkę. W założeniu, bo jeszcze nie ma odpowiedzi od nich. Koszt jednego oka to jest od 1000 do 1800 euro za jedno oko, plus podróż do Barcelony i tak dalej, no to jest wyjazd, żeby go zoperować za 6000 euro. I teraz tak, ja nie mówię ani, że to zapłacę, ani, że tego nie zapłacę. Problemem jest, że ten kot ma 18 lat i ryzyko, że on nie przeżyje takiej operacji jest pewnie spore. Nie ma jeszcze jakby odpowiedzi, bo on jeszcze na jedno badanie pójdzie. Tu na przykład był na badaniach ostatnio. No niektóre ma poza tutaj jakieś hematokryto. Nie wiem, co to jest. No ma niektóre, ma tam na trzy kartki badań. O, to jest chyba to o tych oczach. Ma niektóre ledwo tam zaniżone, czy ledwo powyżej, ale ogólnie on jest w dobrym stanie. On jest bardzo zdrowy jak na to, że ma 18 lat. Jak dostanę informację, że mi ten kot przeżyje, to ja nawet jakbym miał oddać wszystko, co mam, żeby miał lepsze życie, to ja to zrobię. Tylko jak mi powiedzą, że na 80% nie przeżyje operacji, to żal mi go stresować. Ale z tego, co zrozumiałem, bo tam jakieś USG jest, ja nie wiem, czy to było USG, czy coś, ale jak masz oko i powiedzmy, tu jest siatkówka, nie? To on ją ma odklejoną, nie? Ja nie wiem, czy to tak jest. Ale wykryli mu nadciśnienie i kupiłem mu ciśnieniomierz dla kota. Zielone pieniądze, 100 euro to kosztuje. Kupiłem mu ciśnieniomierz dla kota i chłop powiedział, że jeszcze badania tarczycy będą. Jeśli okaże się, że tarczycę ma rozregulowaną i mu ją zbiją, plus spadnie mu ciśnienie, bo już dostał leki i trzeba mu mierzyć to ciśnienie, to jest szansa, że ta siatkówka się trochę przyklei. Że ona się mogła od jakiegoś ciśnienia wewnątrz oczowego czy coś takiego. Sorry, ja się nie znam na tym. Mówię tak, jak zrozumiałem i jak sobie przetłumaczyłem jeszcze z języka na język. Że on odzyska trochę wzroku. Jest szansa, że to się przykleiło po jakichś lekach. Ale słuchajcie, ten kot naprawdę minimalnie słyszy. Głównie na węch chodzi i tak dalej. I to mi było bardzo miło, bo jak przyjechałem tam do mojej mamy, to siedział u mnie, mruczał cały czas, był taki względnie zadowolony. I dwa razy jak się kładłem spać na piętrze, to on z tego dołu wchodził bez oczu, kurwa, i bez uszu. Wchodził na górę, wskakiwał na łóżko i się kładł przy mnie. I bardzo mi się przyjemnie zrobiło. A to kochany kot jest, to taki jest. To jeden na milion jest, stary. Czy jak ja zrobię tego zabieg, to będzie miał dużo problemów? No nie, no bo jeśli by mu się od tego ciśnienia, jak mu zbijemy to ciśnienie i go przebadamy jeszcze tam na jakieś inne rzeczy, jak się okaże, że mu się trochę ta siatkówka przyklei i będzie chociaż troszkę widział, to wiesz, po prostu lepszy komfort życia będzie miał. Wiesz, on ma 18 lat i jest naprawdę spore ryzyko, że on po prostu nie przeżyje operacji. Więc jeśli może sobie tak żyć, bo on już się też przyzwyczaił, już trochę bez tych uszu i bez tych oczu sobie żyć, ładnie się zaadaptował. Też go bardzo szanują inne koty, bo moja mama dwa łyse, Noe, Lenkę i Nelika, 5 kotów ma. I jeszcze na zewnątrz dokarmia z 10 kolejnych. Koty, z którymi moja mama się opiekuje, to tak, każda ma obruszkę na pchły. Niektóre są wykastrowane, ona w ogóle kastruje koty na ulicy, wozi je do weterynarza, płaci za to. Jak ktoś jest chudy czy coś, to też go bierze na jakieś badania. Więc nieoficjalnie to ona ma z 10 kotów, ale oficjalnie ma 5. I te pozostałe koty bardzo szanują jakby tego Nelika. Nie dokuczają mu, nie przeszkadzają, tak jak się bawią między sobą, to go zostawiają, to też jakby jest w porządku.
Jakiś średni wiek życia kota tej rasy? Z 13 lat? 14? On i tak jest bardzo ten. No ten kot jest pełnoletni, nie? Ma 18 lat. I on też miał szczęśliwe życie bardzo, to wiesz, to też nie ma co. Też nie ma co tutaj sobie. Wiesz, najważniejsze, że to jest mój kot. Ja go bardzo kocham. A jakby mi ktoś powiedział, a Nelik czy Zyniu, to bym nie potrafił wybrać. Tak się czasami zastanawiałem, bo ja go chciałem ogólnie do Polski te 8 lat tam, jak przyjeżdżałem wziąć, ale mama mnie przekonała, nie, bo wiesz, to ma swoje życie, tu są inne temperatury, on tu też, wiesz, on już ma 10 lat. Zostaw go, będziesz go odwiedzał. No i tak już super jakoś z nim dużo czasu nie spędzałem od tamtego ten. Mam trochę wyrzut sumienia. Czy wiesz, mu nic się nie działo, wiesz, super, super sobie żył, ale tak, no nie wiem. No ale ostatnią rzeczą, którą ja bym chciał, to dla niego to, żeby coś złego było, nie? Tak myślałem sobie wczoraj, bo stał tam w sypialni mojej mamy komputer. Wejdę tam na jakąś stronę ze skrzynkami, nagram skrzynki, tam jedną skrzynkę nagram z Nelikiem, nie? Ale tak sobie potem pomyślałem, mówię nie, jak polecę tam na święta, to z nim nagram, musi na mnie poczekać jeszcze przynajmniej do tych świąt. Musi kurwa mieć motywację, stary. To ja mówię, kurwa, zrobię lokowanie tam z, nie wiem, z Kickshaga. Byłem dzisiaj w strefie 77, tej restauracji Grażynki. I powiem wam, że dobre tam jest jedzenie. Jadłem żurek, jadłem kotleta Grażyny. Powiem, że bardzo, bardzo w porządku. O cenach wam nic nie powiem, bo nie pamiętam, ile co kosztowało. Ja jak mógłbym coś zmienić, na przykład w tym kotlecie, to dałbym delikatniejszą panierkę. Czyli na przykład jak masz tam, wiesz, bułkę tartą tam w panierce, nie? Że to smażysz potem. To taka drobniejsza, żeby taka gruba nie była. Ja wolę taką cieńszą panierkę. A spotkałem się ostatnio nawet z tym, że niektórzy cornflakesy stary robią jako panierkę. Strasznie to dla mnie dziwne było. Więc spoko, żurek bardzo dobry, taki na zakwasie dobry, sympatyczny, miły. Lokal też schludny, fajny, bo tam jest panierka panko, jak dobrze pamiętam. Ja nie wiem, ja nie jestem takim, wiesz, ja nie jestem książulą, że ci powiem, że ja ci mogę powiedzieć, czy mi smakowało, nie? A co to kurwa jest i jak to jest i dlaczego tak jest, to ze mną nie dyskutuj na ten temat, bo ja się nie znam, nie? Moja babcia na przykład ze strony taty, to ona robiła tak kotlety, że kładła je do, no tam do mąki, nie do jajka, do mąki i tak je smażyła, bez tego, żeby nie zachodziły tak tłuszcze. No ale ona miała ten, ona tam z dziadkiem miała jakieś problemy, że oni nie mogli dużo tłuszczu czy coś. Czy powiem, jak na wyborach to wygląda? A możecie mi powiedzieć, kto ten. Chyba dzisiaj Kanał Zero robi jakiś program specjalny, bo widziałem. To możemy za chwilę sobie zobaczyć, co o tym sądzimy. Ja bym wolał, że Kamala Harris wygrała, bo się wtedy kłócę. Będzie płacz. Czy byli ludzie w tej restauracji, tej Grażynki Buddy? No my tam byliśmy, nie wiem, z godzinę, może półtorej. Przebyło, nie było jakoś bardzo dużo osób. Tam jeszcze z dwa stoliki były zajęte. Ale nie wiem, bo to jakby w takiej piwnicy jest, więc ja nie wiem, czy jeszcze u góry coś, jeszcze coś. My tam weszliśmy ten. Ale bardzo, bardzo też, bardzo dobra obsługa, fajna, taka sympatyczna. Tam Mati, z którym byłem, to tam jakieś piwko sobie zamawiał czy coś, to przyszedł tam jakiś ten, opowiadał, że jakieś tam specjalne, coś tam, ja się na tych piwach nie znam. Dobra załoga, dobrą ekipę tam mają, no. Kanapa Harris rok temu nie miał pojęcia, co się będzie robić. To jest Kanapa Harris. Kamala, stary. Chyba, że to jakaś kurwa kolejna ten, jakaś trumpowska kurwa ta brzydka sytuacja, którą tutaj panią Kanapę Harris chcesz kurwa poruszyć. Kanapa Harris, stary. Czy ty siebie słyszysz? Czy wy możecie przestać być dla siebie tacy? Dla ludzi nawzajem? 35,95 jest? No tak, tylko że nie spływają chyba jeszcze oficjalne wyniki. Zatem to i tak pewnie to się zakończy tym, stary, że będzie 260, kurwa, jak ktoś w Pensylwanii wygra, nie? No tak, tylko też nie możesz brać jeszcze na przykład zapewnik tego, że nie wiem, że w Nebrasce, kurwa, Trump ma 5 elektorskich, jak zliczyli 30% głosów, nie? Wyniki gdzieś w grudniu dopiero? No tak, no ale powiedzmy jutro już będzie wiadomo, nie? Chyba, że będzie co do głosu trzeba będzie liczyć. Chyba jak George W. Bush brał udział, to tam był, jak się nazywał ten ziomek, Ali, kurwa, jakiś tam, nie Akcza. Jak napiszecie Akcza, macie bana, to on tam jakiegoś So Close'a zapierdolił, nie? Gore, o Ali Gore, no. Tam nawet, kurwa, było, że mógł być jakiś szwindel, bo coś tam, kurwa. Ali nie od pytania klasycznego. Na pewno bałaginę zbierać, a nie się za urzędy pchać. To jest rasistowskie, co napisałeś. Ty uważasz, że pisanie rasistowskich rzeczy jest dozwolone na tym czacie? Al Gore, nie Ali? No to chuj w to. Chuj w niego, przegrał frajer. Co to znaczy, że Kamala ma zgniłe podwozie? Co ty kurwa piszesz, człowieku? Jakbyście się rozsmakowali 60-letnim murzyńskim pierogiem? Co to znaczy? Czy wy patrzycie na panią potencjalną przyszłą prezydent Stanów Zjednoczonych jako na osobę, którą smakujesz, stary, się rozgotowanym pierogiem 60-letnim? Dla was kobieta znaczy tyle, co rozgotowany pieróg? Kto was tego nauczył, widzowie? Wujek? Dubiel? Nie, Dubiel mi dzisiaj mega przysługę zrobił, bo mnie przywiózł do Wrocławia. Gdyby nie Marcin, to by streama dzisiaj nie było. Były dwie drogi. Wjebać się w dragi, wjebać się Falko. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, więc wpierdalam się w Lambo z lalką. I to jedyne, za co powiem pardon. I to jedyne, za co powiem pardon. Pardon.
Kurwa, nie ma to tamto. Zobacz, jakby mnie jutro na przykład policja zatrzymała, nie wiem, jutro, kurwa, za miesiąc i tak dalej, to przecież ja bym był największym pośmiewiskiem, kurwa, w historii internetu, jeśli już nim nie jestem. Przecież ludzie by zaczęli wyciągać wszystkie moje żarty, kurwa, memy, które zrepostowałem odnośnie różnych sytuacji. Jakieś tam wypowiedzi, kurwa, że nie wiem, że tylko dawny siedzą w więzieniu czy coś. Ja pierdolę. Otwierałeś tam spółkę? W Hiszpanii weszło takie prawo, że żeby hotel był pięciogwiazdkowy, to muszą mieć otwartą, muszą mieć salon kosmetyczno-fryzjerski, musi być w hotelu jakby na terenie. To nie wiem, czy to jest prawo ogólnie na całą Hiszpanię, czy po prostu jest takie za, albo może to ten region autonomiczny, może w Andaluzji tak jest, albo ten. I pojawił się lokal w hotelu pięciogwiazdkowym do wzięcia i moja mama ze mną rozmawiała i mówi, że spoko pomysł, że ona to poprowadzi, żeby zainwestować. I mówię, mamciu, to co wymyślisz, to ja w to wchodzę. Jak teraz to, bo to teraz w tym miesiącu będą robić. Jak to się zrobi, to wam pokażę. Muszę się z siostrą widziałem. No zresztą stąd lecieliśmy, nie? Wyobraź to sobie, jakbyś był na rozprawie, mówisz do sędziny, weź ty pogadaj z kimś na swoim poziomie, dał pogadać z panem dupą. No myślę, że kurwa by było mega śmiesznie przez jakieś 6 sekund. A potem jakbym prosił kurwa o warunkowe, to by tak, to by odrzucili, a jakbym wychodził, to pani sędzina by powiedziała, a teraz już tak nieoficjalnie chciałabym rozszerzyć pana, rozszerzyć moją odmowę. Niech pan porozmawia z kimś na swoim poziomie. I bym porozmawiał, kurwa, z panem dupą. Sytuacja w Hiszpanii związana z powodzią, tragedia jest, stary. To, co było w Polsce i to, jak się... Cokolwiek by nie powiedzieć, nie? To już nie chodzi o to, żeby ten... Tam jest naprawdę tragedia. Oni się bali. Tam była taka akcja. Ogólnie Hiszpania jest tak zbudowana, nie? Większość Hiszpanii jest tak zbudowana, że masz na przykład, nie wiem, kurwa, coś powiedzieć. Strzelam. 2000, tu jest jakaś wioska, 2000 nad poziomem morza. Potem jest jakiś ten. Tu następna wioska, nie wiem, 1700 i tak dalej, nie? Więc... Jak zaczyna woda kurwa ściekać, to kurwa ciągnęła wszystko ze sobą. I rząd nie poinformował ludzi w ogóle, nie ostrzegł ich, że rozpierdol się szykuje. I na przykład w Comunidad Valenciana, w tym regionie autonomicznym Walencji, jak ludzie byli w centrum handlowym, ludzie byli kurwa w centrum handlowym, kurwa zakupy jakieś robiły, to był parking podziemny. Poszło info, że trzeba wypierdalać jak najszybciej kurwa, bo masakra kurwa z góry leci. Ludzie weszli do parkingu podziemnego i już z niego nie wyszli. Ja nie wiem, jak się to w końcu skończyło, bo nikt nie był w stanie tego oszacować. Do momentu, kiedy woda nie opadnie, bo nikt nie był w stanie tam wejść. Tam kurwa strażacy kurwa to się trzęśli, jak ta woda zaczęła opadać, że za chwilę tam wejdą. Że oni tam wejdą, kurwa tam będzie 200-300 ciał kurwa w tym podziemnym. Tam setki, a pójdzie to w tysiącach ludzi zginie najprawdopodobniej, zginęło. Tylko jeszcze na razie są zaginieni. I przyjechał premier, bo w Hiszpanii nie ma prezydenta. Bo tam jest, no tam jest inny ustrój, nie ma tam coś takiego jak prezydent, jest król. Tam jest monarchia parlamentarna, chyba tak to się ten ustrój nazywa. I przyjechał premier, prezydent rządu, tak dokładnie się to nazywa. Tak skończył jego samochód. Tak premier wyjeżdżał. Tak skończył kurwa samochód tego i król, który, bo on powiedział, on tam przyjechał i powiedział do ludzi, stanął przed tymi ludźmi, coś z nimi zaczął rozmawiać z tymi ludźmi, kurwa wiesz, z tym domy, kurwa ludzie tam poginęli, rodzina i powiedział, że jak będą czegoś potrzebowali, to niech się odezwą. Tydzień po tym dopiero się zainteresowali, nie? No i ludzie nie wytrzymali, kurwa, i na butach i nożach go wynieśli. I król Hiszpanii, Felipe, też tam przyjechał, stał tam, rozmawiał z tymi ludźmi, obrzucili go, kurwa, błotem, wyzywali go, ale tak jak ten to powiedział, ten premier, i spierdolił, tak ten król, pomimo że go tam, kurwa, też było ciężko, to stał z tymi ludźmi, kurwa, rozmawiał, jakby, wiesz, słuchał ich i tak dalej, nie? No, jest problem ogólnie w Hiszpanii. Hiszpania to jest bardzo podzielony kraj już od wojny domowej, prawie 100 lat temu i do dzisiaj się to utrzymuje. Ogólnie masz coś takiego, nie? Ja wam to w dużym skrócie wytłumaczę. Jak była wojna domowa, to się bił generał Franco, faszyści, kurwa, z republikanami, nie? I teraz tak, gdzieś tam w 1980 roku, jak Francisco Franco, generał, umarł, to z dyktatury Hiszpania, on jakby ten kraj w dużym skrócie zapisał w testamencie królowi, jakby... tej dynastii Borbonów. No i przyszedł Juan Carlos I. No i zreformowali kraj, tam demokrację i tak dalej. On ma funkcję reprezentatywną. Miał, bo on abdykował. I on był bardzo lubianą postacią, Juan Carlos I. Jego żona Doña Sofia. I teraz tak, co jest ważne. Jak tu faszyści się bili, kurwa, faszyści się bili z republikanami i była potem dyktatura przez 50 lat. Ja nie wiem, czy to był 81, kurwa, czy 83, no w latach 80. W każdym razie się ten Franco wypierdolił, a zresztą wam powiem. A to jednak nawet w 75 się wyjebał. I on tylko i wyłącznie, Hiszpania nie brała udziału w II wojnie światowej po stronie Hitlera, bo nie mieli pieniędzy po wojnie domowej i kraj był rozjebany.
Chociaż jacyś tam ochotnicy byli. Między innymi na przykład Hitler podarował Franciszkowi Franco takiego Mercedesa, który teraz w muzeum stoi, ale to nie jest ważne. Jaki jest problem? Jak faszyści grali z republikanami, to zaczęły się represje. Czyli jakby wiesz, jedni pokonali drugich, ale to nie było tak, no dobra, to my was pokonaliśmy, idziemy, tylko kurwa, walczyliście z nami, no to kurwa w dziureczkę. No i różne rzeczy się tam działy. Tam wszystkie jakby, wszyscy co nie byli tymi nacjonalistami, bo to jakby powiedzmy taka ultraprawica wygrała. Ktoś przychodził, mówił, ale jestem kurwa Katalończykiem. Liść dla ciebie, chuj w dupę, nie? I tak dalej. I teraz, jak ktoś jest za prawicą w Hiszpanii, to mówią faszysta, frankista, wypierdalaj. Ale jak jesteś za lewicą w Hiszpanii, to za to ci mówią komunista, czerwony, i tak dalej. I króla zawsze bardziej sympatyzowali z królem ogólnie i z instytucją monarchii w Hiszpanii prawicowcy. I ten Juan Carlos I, który został królem, on musiał abdykować, bo się okazało, że od 30 lat miał jakąś dupę w Szwajcarii. Jak był kryzys w Hiszpanii, to go przyłapali na tym i to by nigdy nie wyszło, gdyby nie to, że upadł i złamał biodro. W Botswanie polował na słonie. Ludzie się oburzyli, że tu kryzys, wiesz, ten z 2008 roku i tak dalej. Jego notowania poszły w dół. Potem jeszcze od króla córki mąż, który był olimpijczykiem z Barcelony, Iñaki Urdangarin, został przyłapany na jakichś malwersacjach finansowych, do więzienia zresztą trafił. I ogólnie tam cała ta instytucja monarchii w Hiszpanii bardzo na reputacji straciła i abdykował król. I w międzyczasie, jak się działy te rzeczy, które się działy w Hiszpanii, to ten król, ten stary, który abdykował, bo teraz jego syn jest królem Felipe, to był tutaj. Bo on teraz gdzieś tam w jakiejś Arabii Saudyjskiej mieszka czy coś. Jak Topuria wygrał z Maxem Hollowayem tydzień temu, to podbiegł do króla i go kurwa jak dzieciaka pocałował w głowę, nie? Więc to tam ogólnie rozpierdol. Ale co jest dziwnego, że zarówno ich wyzywali premiera i kurwa wyzywali króla, że premier jest z koalicji komunistów, socjalistów i szeroko pojętych lewaków, no a króla teoretycznie prawicowy, czyli jakby już nawet nie chodzi o to, że ktoś jest z danej opcji politycznej, tylko tam już kurwa wszystkich nienawidzą, nie? Tam już taki rozpierdol jest w tej Hiszpanii, że to już nawet nie jest, kurwa, wiesz, walka PiS-PO czy cokolwiek, jakby się to miał Polskę miał przełożyć, że o kurwa wina Tuska, kurwa, że powódź była, czy wina Kaczyńskiego, że ten, tylko już po prostu jesteście takimi kurwami wszyscy, że już nawet królowi wpierdol. Król może zostać tylko jeśli jest w rodzinie królewskiej? No tak. Tylko wiesz, ten król ma funkcje no, takie reprezentatywne, no to wiesz. Teoretycznie król to chyba może wojnę wypowiedzieć, bo on jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ja nie wiem nawet, czy jest minister jakichś sił zbrojnych w Hiszpanii. Chyba królem jest zwierzchnikiem i takim ten. Wiadomo, że król na pewno jest odpowiedzialny za wojsko w Hiszpanii, ale to raczej też jest tak bardziej, wiesz. On nie wstanie rano i nie powie: Francja, wypowiadam wam wojnę. Wpierdalamy się przez Pireneje, kurwa, do Paryża, nie? Ale nie wiem, czy tak czysto teoretycznie nie mógłby tego zrobić. To trzeba by było doczytać, pewnie jakąś, kurwa, konstytucję i tak dalej, nie? Ja też wam pewnie wszystkiego do końca dokładnie nie powiem, ale tak na chłopski rozum, kurwa, zrozumiecie, o co mi chodzi, nie? A córka króla, to jest księżniczka Leonor, ona będzie królową Hiszpanii, bo jest najstarszą córką pary obecnych króli. To się mówiło, tam się sugerowało, że niby kręci z Gavim, tym piłkarzem z Barcelony. Co chyba koniec końców się okazało bullshitem, no ale no nie wiadomo, no może sobie ją stukną, nie? Nie wiem, czy to bardziej było, to po prostu na Twitterze widziałem, że ich tam w jakimś stopniu próbowali zrelacjonować. Nie wiem, czy ją dupcy, raczej nie, bo to kurwa stary, to więcej problemów i tak dalej. Jakby nie jest fajnie być. O tym na przykład się księżna Diana przekonała. Czy książę Harry z tą swoją Meghan Markle, jakoś tak się nazywała. To jest straszne życie, kurwa, takim być w rodzinie królewskiej. Nic nie możesz, to są funkcje reprezentatywne, kurwa. Jeździsz, kurwa, otwierasz szpitale, kurwa, gazety za tobą chodzą całe życie. Czy tam jesteś bogaty, czy nie, no to, kurwa, no nie możesz sobie, kurwa, nie wiem, pozapierdalać Ferrari, bo to, kurwa, zły przykład dajesz dla poddanych. Kurwa, to jest ciężki rozpierdol. Akurat Meghan Markle jest pierdolnięta, miał sympatię tej postaci w Suits. No ale rozumiesz, o co chodzi. A ten książę Harry to przecież, kurwa, ile razy, jak on jeszcze był dzieciakiem, to w gazetach było, kurwa, że się napierdolił piwkiem albo jakiś rozpierdol. Robił. Legendy, stary. Ja myślę ogólnie, że monarchia to jest, kurwa, coś, co... Ja się rozumiem, jak jest monarchia. Coś jak Arabia Saudyjska, stary. Jest król, kurwa, i król rządzi. Czy to jest dobry ustrój, czy nie, nie miło oceniać. Ale rozumiem, ale, kurwa, monarchia, która polega na tym, że dokładają się, kurwa, z podatków wszyscy na to, żeby ktoś, kurwa, w koronie chodził, kurwa, na bankietach, no to jakieś, kurwa, dla mnie to jest nieporozumienie. Jestem w stanie zrozumieć naprawdę każdy ustrój. On jest gorszy, lepszy, bardziej mi się poda, mniej sympatyzuje, bardziej sympatyzuje. Ustrój, kurwa, który polega na tym, że jest jakiś tam, kurwa, król, czy jest jakaś królowa,
Dolisz. Ale w Hiszpanii też monarchia jest dla picu, stary. I w krajach skandynawskich, w którym kraju skandynawskim tam też jest monarchia? Tam w którymś też jest, w Szwecji chyba, czy coś. Zresztą, kurwa, jakaś monarchia pseudo jest. Ja powiem tak, ja ogólnie, jeśli chodzi o królów, na przykład Polski, ja wiem, że to jakby jest bogata część historii Polski, ale ja się na królach polskich nie znam. Ja nie chodziłem do polskiej szkoły, więc nie miałem nawet się kiedy tego nauczyć. Wiem, że Mieszko pierwszy jest na banknocie 10-złotowym, pomimo, że nie był królem. Robry jest na 20-złotówce. Kazimierz Wielki jest na 50-ce, Jagiełło na 100-ce, Zygmunt Stary na 200-ce i Jan III Sobieski na 0,5K tak zwanym, nie? No i to jakby to całe ten. I to jest wszystko, co ja wiem odnośnie polskich króli. Że chciałbym Jana III Sobieskiego mieć, kurwa, w portfelu. Tyle mi starczy, nie? Jak ja czasami widzę, że są takie pytania w tych różnych teleturniejach polskich. Ktoś tam synem, kurwa, Bronisława III Krzywoustego, kurwa, coś tam Józefa III Wazy i Bolesława, nie wie kogo był ten czy ten. Ja mówię, ja pierdolę, jakby po chuj to wiedzieć. Znaczy, inaczej, no, jakby, no to jest historia, nie? Więc jakby warto to wiedzieć. Ale, o Jezu, ale by mi się to w głowie Ja lubię historię, ale ja taką historię to wiesz, na chłopski rozum, nie? Niemcy puszowały Związek Radziecki, walili ich na pizdę, ale nagle Hitler sobie ubzdurał, że trzeba Stalingrad, kurwa, zająć, no bo PR-owo dobrze, wiesz, Stalingrad, lecimy, kurwa. No i nagle się okazało, że w pizdę dostali, nie wyciągnęli wniosków od Napoleona, nie wzięli czapek, a była zima. Zima, błoto, kurwa, Stalingrad, zła sytuacja. Okrążyli i już potem, kurwa, się posypali, no. Ja to rozumiem, jakby, wiesz, możemy porozmawiać, mogę ci to opowiedzieć, ale pewnie jakbym w szkole stanął przed tablicą i tak bym opowiedział tą historię. Wiadomo, można się tam rozciągać, że coś tam, kurwa, prawa flanka, tu odcięli, kurwa, potem gnębili ich, kurwa, w tym kotle. No można, 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 wszystko można, nic nie trzeba. To myślę, że, kurwa, dostałbym ciężką pałę, nie? Piastowie gigaczady w historii geopolitycznej rozwoju. No nie wiem, ja ci nic nie powiem. Wiem, że to jakiś ród królewski, ale to ja nawet nie wiem, ja bym tego na osi czasu nawet nie był w stanie usytuować. 1600? O ja p***dole! 960 do 1377, bo Kazik Wielki się wyjebał. No i widzisz, no ja o królach Polski to nic nie wiem.